Skąd wzięły się u Ciebie wartości patriotyczne? Wartości patriotyczne zaszczepiła we mnie moja rodzina. W domu rodzinnym od zawsze oglądaliśmy filmy i seriale o historii Polski. Rozmawialiśmy o wydarzeniach z jej życia. Szczególnie właśnie Powstanie Warszawskie było takim wydarzeniem, które budziło w nas wiele emocji i interesuje mnie ono najmocniej. Także moi wujkowie czy brat pokazywali mi, że za wzory i autorytety do naśladowania powinnam stawiać sobie również wyklętych i złotych. Czy warto być patriotką w dzisiejszych czasach? Myślę, że warto, a wręcz uważam, że powinien to być obowiązek każdego Polaka. I po Marszu Niepodległości, w którym uczestniczyłam rok temu, zrozumiałam, że powinnam aktywnie działać na rzecz tego, aby propagować patriotyzm, aby swoją postawą pokazywać miłość do ojczyzny. I wstąpiłam do Narodowej Organizacji Kobiet. Zaczęłam uczestniczyć aktywnie w marszach, manifestacjach patriotycznych, zbierać pieniądze na rzecz przywracania pamięci o żołnierzach wyklętych. To mi daje duże spełnienie i satysfakcję. Czy w jakimś stopniu łączy się patriotyzm z chrześcijaństwem? Oczywiście, że tak. Stąd przecież wzięło się słynne hasło Bóg, honor, ojczyzna. Historia Polski jest ściśle związana z Kościołem katolickim. I myślę, że gdyby nie to, że Pan Bóg szczególnie namaścił nasz naród i gdyby nie Jego opieka i Matki Bożej, może nie, Polska nie byłaby na mapach świata w obecnym czasie. Jeśli o mnie chodzi, to bez miłości do Boga nie miałabym tak mocno pokochać Polski i mojej ojczyzny.